Cześć, witajcie na kanale MGSM.pl. Tak się złożyło, że ostatnio gościły u nas głównie średniaki i telefony z wyższego segmentu. Czas zatem na gościa z zupełnie innej strefy rynkowej. Oppo A31, czyli telefon z segmentu między 500 a 1000 zł. Jakie ma wady, jakie ma zalety i czy tani telefon musi być od razu zły, dowiecie się z filmu, na który już teraz Was zapraszam. Na początek przegląd opakowania, co w nim znajdziemy? 10-watowy zasilacz, przewód, no i silikonowy pokrowiec. A teraz pytanie z gatunku tych trudnych. Czy niedrogi telefon musi być od razu brzydki? Oppo udowadnia, że nie musi. A31 wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie, strasznie mi się spodobał. Mimo, że użyto bardzo prostych środków, bo jest to po prostu matowa obudowa z tworzywa, telefon prezentuje się naprawdę intrygująco i fajnie, szczególnie w tym kolorze, to jest kolor miętowy. Oczywiście jest też jeszcze klasyczna czerń, albo ciemniejsza zieleń, no ale tamte już nie są tak efektowne jak ten z takim fajnym gradiencikiem. No to jest po prostu tylko polakierowane. Prosto, a skutecznie. Obudowa jest tworzywa i obejmuje boki telefonu. Zachodzi na boki telefonu, czyli to jest taki monolicik i przez to ten telefon po pierwsze bardzo przyjemnie leży w dłoni, jest wygodny w użytkowaniu, a po drugie powinien być dosyć trwały, bo kiedy upadnie nam na narożnik, to jest spora szansa, że tutaj nam nic nie chrupnie, nic nie trzaśnie, a ekran, który dodatkowo jest otoczony taką niewielką, ciemną, plastikową ramką, ma spore szanse przetrwania upadku. No i w ogóle ta obudowa jest bardzo odporna na zarysowania. Musi być naprawdę chyba głęboka krecha zrobiona, nie wiem, gwoździem, żeby dała się tutaj zauważyć, a na pewno nie będzie widać drobnych mikrorysek. No i nie widać też śladów paluchów. Patrzcie, taka mała rzecz cieszy. Kiedyś jarałem się strasznie szklanymi obudowami, jakie to piękne, jakie to w ogóle super, hiper i tak dalej. A teraz w moje ręce wpada telefon z plastiku, a ja się tym jaram równie mocno, bo kurczę, jednak się okazuje, że ten plastik to wcale nie był taki zły, a był po prostu praktyczny. No bo jeszcze dodajmy, że telefon, który ma obudowę z tworzywa, jest po prostu zwyczajnie lżejszy niż taki, który ma obudowę ze stali szlachetnej, czy tam z innego amelinum, którego nie pomalujesz. No oczywiście nie mogło być idealnie, perfekcyjnie i różowo, bo jak widzicie, ramka aparatu fotograficznego znowu wystaje. Może nie jakoś strasznie, ale jednak wystaje. No i aby telefon nam się nie kołysał, kiedy go położymy na płasko, no i żeby ta ramka w razie czego nam się nie uszkadzała tak szybko, trzeba założyć pokrowiec. A pokrowiec jest o tyle fajny, że chroni też ekran, bo ma takie fajne wypustki na rogach, takie trochę przypominające te spotykane w tych telefonach o podwyższonej wytrzymałości. To jest też dobra rzecz, bo jak upadnie na ekran, to jest cień szansy, że jednak ekran nie trzaśnie od razu, a na pewno nam się nie porysuje, kiedy kładziemy telefon na stole ekranem w dół i kiedy nim potrzemy na przykład po stoliczku. To jeszcze dodam, że fabrycznie mamy naklejoną folię ochronną, która zapewnia osłonięcie wyświetlacza przynajmniej w początkowej fazie użytkowania telefonu. Czy ktoś tu pytał o wodoszczelność? Serio? W telefonie za 700 zł? No nie ma. Ale za to jest całkiem porządna ergonomia. Przyciski trafiają pod palce. Jedyne, do czego się trzeba przyzwyczaić, to to, że klawisze są na przeciwległych bokach. Tu mamy głośność, tu mamy włącznik. Nie jest to często spotykane rozwiązanie i po prostu trzeba do niego przywyknąć, ale jak już przywykniecie, to jest to wygodne. No i czytnik linii papilarnych. Naprawdę wygodny. Trafia pod palucha, kurczę, fajny, klasyczny czytnik. Działa dobrze, położony jest dobrze, jest dosyć duży. Nie mogę powiedzieć pod jego adresem ani jednego złego słowa. Tak samo zresztą jak pod adresem rozpoznawania twarzy. Prosty układ oparty o obraz przedniego aparatu, ale działający dosyć szybko, dosyć skutecznie. W ciemności radzi sobie trochę gorzej, ale można włączyć podświetlanie twarzy za pomocą wyświetlacza i wtedy jest, powiedzmy, cień szansy, że jednak nadal telefon nas rozpozna. A jak nie, no to mamy palec w odwodzie, bo obu zabezpieczeń można używać jednocześnie i zamiennie. Kończąc ględzenie o budowie, jeszcze szybki rzut oka co gdzie. Przycisk już Wam pokazałem. Jeszcze gniazdko kart nad przyciskami głośności, na górze nie ma zupełnie nic, a na dole bogactwo, głośnik, mini jack, mikrofon, no i port mikro USB. Który mamy rok? 2015? No nie wiem, dlaczego dali mikro USB zamiast USB-C, no ale pewnie przez oszczędności. Podejrzewam, że to gniazdko jest ułamek centa tańsze, co przy skali produkcji w milionach sztuk jednak daje jakieś tam konkretne oszczędności. A jaki jest wyświetlacz Oppo A31? W sumie niezły, adekwatny moim zdaniem do ceny. To 6,5-calowa matryca o rozdzielczości HD+. No w tej cenie ja nie oczekuję naprawdę więcej. Tak samo nie oczekuję również ultrawąskiej ramki i nie oczekuję mega wyrazistości obrazu, chociaż to jest niezłe, no bo umówmy się, nikt nie patrzy na smartfon przez lupę, tylko
trzymamy go normalnie, a wtedy ta jakość obrazu jest naprawdę wystarczająca i nie potrzeba więcej, więc po co męczyć procesor i po co drenować akumulator. To wystarczy, a i tak większość użytkowników oceni ten ekran naprawdę wysoko, bo przesiada się z jeszcze starszych telefonów z jeszcze gorszą rozdzielczością. Nie oszukujmy się. Co ważne, nie zabrakło tutaj trybu nocnego, który nie tylko przyciemnia ekran, ale oferuje przyrzucenie obrazu, czyli ochronę przed światłem niebieskim, albo obraz czarno-biały, taki niemęczący wzroku, dobry do czytania tekstu. Ekran bez problemu współpracuje z okularami z polaryzacją, ale niestety szkiełko dosyć szybko się brudzi i wcale nie jest najłatwiejsze w czyszczeniu. Czasem nie wystarczy go tak po prostu przetrzeć. Minimalny poziom jasności jest zupełnie dobry, natomiast maksymalny moim zdaniem powinien być wyższy. Może ja jestem już przyzwyczajony do flagowych wyświetlaczy, które świecą po prostu jasno i pozwalają na korzystanie z telefonu w słoneczne dni, ale przyznaję, że za 31 w pełnym słońcu nie korzystało mi się najlepiej. Ekran jednak trzeba było troszeczkę przysłonić, bo po prostu ten maksymalny poziom jasności no, nie był najwyższy. To jest poziom, który świetnie sprawdzi się przy sztucznym świetle, w pomieszczeniach, w pochmurny dzień, w samochodzie, w zasadzie wszędzie, ale nie w pełnym słońcu. Niestety, czyli tutaj taki powiedzmy mały mankament tego wyświetlacza jest. Oppo A31 ma firmowy interfejs ColorOS. Ja go lubię, bo to jest fajny interfejs. Jego charakterystyczną cechą, zresztą podkreśloną w nazwie, jest kolorowość. Ja na przykład strasznie lubię ten kolorowy panel przełączników. Przełączniki są duże i w dodatku dobrze widać, co mamy włączone, co nie. Strasznie lubię tą cechę tego interfejsu. Ale inne cechy też się dadzą polubić. Choćby to, że interfejsu możemy używać w formie tradycyjnej z zasobnikiem aplikacji albo w formie płaskiej. Bardzo podoba mi się również możliwość obsługi interfejsu za pomocą gestów, a nie za pomocą klasycznych przycisków dole ekranu. Chociaż te oczywiście też są dla tradycjonalnych listów i w dodatku można zmieniać ich układ. Telefon oczywiście oferuje dosyć szeroki zakres personalizacji. Można zmienić układ, siatkę ikon, można zmienić tapetki, tematy i tak dalej. Mamy tutaj też inteligentnego asystenta, czyli taki panel z najważniejszymi dla nas widżetami, powiadomieniami i tak dalej. Jest też oczywiście pływający klawisz charakterystyczny dla smartfonów Oppo i równie charakterystyczny boczny panel ze skrótami, który wysuwamy z brzegu ekranu. Nie zabrakło sejfu, nie zabrakło trybu dla graczy czy trybu dziecięcego albo dla kierowców. Oppo dodaje też trochę fabrycznych aplikacji, ale broń Boże, nie są to śmieci. To są przydatne apki, jak chociażby taka aplikacja do klonowania telefonu, do przerzucenia wszystkich danych ze starego smartfona. Jest aplikacja oczywiście do konserwacji systemu, manager plików i tak dalej. Same użyteczne rzeczy z dodatków takich nadprogramowych jest SoLoop, czyli prosty edytor do montażu wideo, do montowania filmów bezpośrednio na telefonie. Panel powiadomień wygląda i działa standardowo i niestety musimy do niego często zaglądać, ponieważ smartfon nie ma ani Always On Display, ani diody powiadomień. Do czego bym się przyczepiał w kwestii interfejsu? Do wersji systemu. Oppo A31 działa ciągle na Androidzie Pie, ale co ciekawe, ma w miarę aktualne poprawki zabezpieczeń, bo kwietniowe. Jeżeli chodzi o wydajność, to laurki raczej nie wystawię. Nie oznacza to oczywiście, że Oppo A31 ustępuje innym smartfonom ze swojego segmentu cenowego, ale po prostu w tej cenie nie możemy liczyć na super płynnie działający telefon. W tej półce cenowej moim zdaniem wystarczy, żeby telefon nie irytował użytkownika i mnie nie zirytował. Nie zdarzyło się, żebym miał ochotę cisnąć A31 o ziemię, a wierzcie mi, zdarzają się takie smartfony. To nie jest taki przypadek, aczkolwiek nie będę ukrywał, że przesiadka z flagowego smartfona na ten trochę boli, ale z drugiej strony, znowu, powiedzmy sobie szczerze, nabywcy takich telefonów raczej nie przesiadają się na nie z flagowych modeli albo ze średniaków, tylko ze starszych telefonów tego samego segmentu, które były dużo słabsze, albo z jeszcze tańszych telefonów, czy już z takich naprawdę totalnych low-endów. I tacy użytkownicy to nawet mogą być zachwyceni, jak płynnie ten smartfon działa. Bo to po prostu kwestia punktu odniesienia i porównania. Ale przejdźmy do konkretów. Co my tu mamy? Helio P35, 4 GB pamięci operacyjnej i grafikę PowerVR GE8320. To wystarczy do obsługi podstawowych zadań, do takiego bazowego zestawu aplikacji. Bez problemu uciągnie apki społecznościowe, a jak sobie weźmiemy wersję Lite, to już w ogóle. I generalnie z tym wszystkim smartfon sobie radzi bez większych problemów, chociaż czasem zdarza mu się zamyślić. Tego nie da się przemilczeć. Bywa, że telefon ma jakieś tam drobne przestoje, ale nie jest to jeszcze poziom irytujący. Na pewno nie. To jest po prostu takie minimum komfortu, które możemy mieć w tanim telefonie. Tu jest tak w sam raz do tej ceny. Nie za wiele, ale źle też nie. Bardzo cieszy mnie to, że ten smartfon ma 64 GB pamięci wewnętrznej. W tym segmencie cenowym to nie jest wcale takie oczywiste.
Co prawda realnie mamy niecałe 50 giga, no ale to i tak dużo, a jest jeszcze coś. Gniazdo na karton microSD, w dodatku w potrójnym slocie niehybrydowym, czyli nie musimy wybierać czy dual SIM, czy rozbudowa pamięci, co jest bardzo dobrą cechą w tym telefonie. Oppo A31 ma akumulator o pojemności 4230 mAh. Całkiem spory jak na tani telefon i w tak prostym smartfonie, o niewysilonym procesorze i niewymagającym ekranie, który w dodatku nie skłania użytkowników do jakiejś nadmiernej zabawy grami, taki akumulator wystarczy naprawdę na długo i 3 dni to nie jest tu żaden nie wiadomo jaki wyczyn. 2 dni to w ogóle bez zająknięcia, a nawet kosztem niedużych wyrzeczeń, chociażby przyciemnienia ekranu, to 3 dni pracy nie są żadnym marzeniem niedościgłym, tylko po prostu zupełnie realnym scenariuszem. Wiadomo, że zależnie od tego jak używamy telefonu, czasem to będzie 2,5 dnia, a czasem pełne 3 doby. Czas działania z włączonym ekranem to bite 8 godzin, natomiast jeżeli chodzi o zasilanie, to minusem jest czas ładowania akumulatora przekraczający 2 godziny, sięgający 2,5 godziny. Trochę za długo jak na dzisiejsze standardy. Jeżeli chodzi o możliwości komunikacyjne, to Oppo A31 skrytykuję wyłącznie za brak NFC. Jeżeli chodzi o jakość połączeń głosowych, jest naprawdę dobra. Oczywiście ten pojedynczy dolny głośnik mógłby brzmieć trochę lepiej, ale w rozmowach daje radę. A jeżeli ktoś słucha na takim głośniku muzyki, no to cóż, ja mogę tylko pochylić się z politowaniem. Tego się nie robi po prostu muzyce. Jest to oczywiście mini jack. Nie ma w zestawie słuchawek, ale pewnie w takim tanim telefonie byłyby kiepskie, więc może lepiej, że ich nie ma. Jeżeli chodzi o utrzymywanie zasięgu, łączność, absolutnie niczego złego nie zauważyłem. Tak samo jeżeli chodzi o działanie GPS-u, Wi-Fi czy Bluetooth. Wszystko działa tak jak powinno. Mamy sympatyczny dialer z funkcją blokowania połączeń, a do obsługi tekstu służy nam standardowa klawiatura od Google. Aparat fotograficzny Oppo A31 wygląda naprawdę bojowo. Mamy tu diodę i 3 obiektywy. Wow! Ale przyjrzyjmy się temu bliżej. Tak naprawdę to mamy do dyspozycji 12-megapikselową matrycę z obiektywem o przysłonie 1.8, czyli całkiem niezłej. Pozostałe dwa aparaty to dwumegówki, jedna do rozmywania tła, druga do makro. No i jak to wszystko fotografuje? Powiem Wam szczerze, że jak na tą cenę telefonu, to ja jestem zaskoczony, bo zdjęcia są naprawdę przyzwoite. Zdjęcia dzienne spokojnie mogłyby zawstydzić nie jeden droższy smartfon z nieco wyższego segmentu cenowego. Odwzorowanie kolorów, kontrast, ekspozycja, ostrość, wszystko jest naprawdę w porządku, a do tego mam jeszcze całkiem sprawnie działający autofokus. Po zmroku jest już oczywiście niestety gorzej, by nie powiedzieć wprost słabo. Ale mamy tutaj tryb manualny, co nie jest powszechne w tym segmencie cenowym, a już tak rozbudowanego to dawno nie widziałem, bo możemy tu sterować praktycznie wszystkim, nie tylko ekspozycją, tak jak to przeważnie bywa, i czułością, ale też na przykład czasem otwarcie migawki. Bardzo dobry pomysł i jeżeli sobie skorzystamy z tego trybu manualnego i statywu, to zdjęcia mogą być naprawdę bardzo fajne i wcale nie wyglądające na zrobione tanim telefonem. Nie ma tu niestety trybu nocnego, więc tak naprawdę ten tryb manualny to jest jedyna szansa na zrobienie porządnego zdjęcia po zmroku. No i nie mogę nie wspomnieć o tym dodatkowym dwumegowym aparacie do makro. No jest, tyle można o nim powiedzieć. Oppo chyba też niespecjalnie chciało się nim pochwalić, bo żeby go włączyć, to musimy wejść do trybu manualnego, a tam dopiero włączyć makro. Trochę bez sensu, że nie ma ikony makro w głównym interfejsie aparatu tym wyjściowym. Ale może to i lepiej, bo zdecydowanie lepsze makro robimy głównym aparatem, korzystając ewentualnie z dodatkowych opcji zbliżenia dostępnych bezpośrednio na pulpicie dwukrotnego albo pięciokrotnego. To pięciokrotne to tak tylko awaryjnie polecam, ale to dwukrotne daje całkiem niezłe efekty i wcale nie gorsze niż dwumegowy dedykowany aparat. Przedni aparat fotograficzny, no wygląda przeciętnie, w dzień jest dobrze, w nocy słabo, niestety nie ma ani trybu nocnego, ani trybu manualnego, ale ma za to funkcję panoramicznego selfie. Jest po prostu taki w miarę przeciętny, w miarę przyzwoity, na pewno w odniesieniu do ceny nie ma sensu go krytykować. Nie ma sensu również krytykować filmów, bo są adekwatne do ceny i segmentu tego telefonu. Co prawda nie nagramy w 4K, no ale nie oczekujmy cudów. Natomiast filmy rejestrowane przez Oppo A31 są naprawdę całkiem porządne. Jeśli w dziedzinie filmowania miałbym coś skrytykować, no to przydałoby się trochę podbić kolory, no i oczywiście brak stabilizacji. To jest chyba największy problem podczas filmowania. Interfejs aparatu, poza wspomnianą wpadką z makro, jest prosty, przejrzysty i czytelny. Niestety nie da się w nim ułożyć trybu fotografowania według pożądanej przez nas kolejności. No trochę szkoda. Oppo A31 pokazuje, że tani telefon daje się polubić. 799 zł. Bardzo fajny wygląd i w zasadzie brak bardzo poważnych mankamentów.
Można powiedzieć, że ekran mógłby świecić jaśniej, wydajność mogłaby być wyższa, a akumulator mógłby się szybciej ładować. Tak samo można by było narzekać, że nie ma NFC, że mamy stary port micro USB i starszego Androida. No dobra, ale znowu, ta cena niestety nie wzięła się z powietrza. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że kupujemy niedrogi telefon, to A31 może mieć dla nas sporo zalet. Świetny wygląd, dobra bateria, niezłe zdjęcia, byle w dzień, dobry czytnik linii papilarnych, dobra jakość połączeń, czyli to, co najważniejsze w telefonie. Kurczę, to nie jest takie złe, jak sugeruje cena. A jeśli do tego dodamy, że w ofertach operatorskich możemy go mieć od złotówki na start, no to chyba trzeba na niego ciepło popatrzeć, nie? I na tym kończymy nasze spotkanie ze strefą budżetową. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć!